Siemanko, Adam Soldajew z tej strony. Zapraszam na pierwszego vloga. Ogólnie miał ten być vlog tydzień temu, ale jest jak jest, nie wyszło. Jest 5:52, dojadam śniadanie. Jedziemy po Eskijewa, żeby go odwieźć na lotnisko. Ogólnie ten vlog miał być tydzień temu, jak on przyjeżdża, a nie jak wyjeżdża. Ale jest jak jest, niestety. Działamy z tym, co mamy. Więc co, zapraszam do oglądania. Nalejcie sobie kawkę jakie albo herbatę i oglądajcie. Myślę, że dzisiaj fajna akcja też, bo jedziemy dzisiaj na event w Warszawie KS-u, gdzie dużo fajnych walk jest i dwóch zawodników ode mnie z klubu walczy. Więc będziemy kibicować. No, witam serdecznie. Jedziemy właśnie gdzie? Jedziemy na śniadanie. Chciałbyś co? Zjeść coś? Jest godzina, która? 6:13. Jedziemy odwieźć twojego głównego sparring partnera, który przyjechał tobie w przygotowaniach. No i tak, powiem wam, samochód jaki masz, kolega? Będziesz miał wydatki, tak się nazywa. Skrót BMW, tak? Będziesz miał wydatki. Niestety ogólnie nie mówili mi to przed kupnem, dopiero po kupnym to się dowiedziałem o tym. A wydatki nie masz typu serwis, tylko masz gorsze wydatki. Bo wkładasz to auto, bo ci nie wystarcza moc, nie wystarcza ci wyda, nie wystarcza ci, nie wiem, reflektory ci nie wystarcza. Cały czas wydajesz. Nawet nie zdążysz, zarabiasz tak szybko jak powiem wydajesz. Ci, odkąd to auto kupiłeś, a ile już czasu masz to auto? Od 4 miesięcy dwa razy chyba przejechałem się w serwisie cały czas. Cały czas to. Dzisiaj też oddaję, na szczęście wziąłem, bo muszę pojechać na KS-u, powiedziałem, no. Słuchajcie, muszę czymś pojechać i tak dalej, a tak to w serwisie stoi cały czas. Dziś jesteśmy pod hotelem, idzie mój główny sparring partner, na szczęście już jedzie do domu. Waalaikum salam! Lamali Eskijew niedawno walczył o pas, walczył też z Rutkiem, pomagał mi teraz, dociskał, było ciężko, ale na szczęście już jedzie do domu, więc guten Tacht! Jesteśmy w Modlinie, jedno z moich nieulubionych lotnisk. Daleko, małe i tak dalej. Dla rodziny mamy samolot, dojeżdżamy do domu, a my wracamy do treningu i to wszystko. Jesteśmy pod WCA, kowadło mistrzów, jak to się mówi potocznie i jak to mówią mistrzowie. Mój drugi dom, let's go. Przyszedłem na trening do Maćka, na siłkę, ale mówi, odpuść sobie, odpuść, bo zajechany jesteś. Trzeba jeszcze to przemyśleć. Tam stoi Maciej a propos. Końcówka tygodnia zawsze jest ciężka. Jak widać, jestem w swoim drugim domu. Nawet pierwszym, bo tutaj więcej czasu spędzam niż u siebie w domu. U siebie tylko śpię i wstaję. Jak zawsze ćwiczą chłopaki. Tutaj najgrubszy z WCA. On się uważa za przystojnego, najprzystojniejszego, a ja uważam jego za najgrubszego. Podzielone mam. Nie wiem, co powiedziałeś, ale na pewno nie powiedziałeś prawdy. Denis Labryga. Labryga! Ogłosili cię wczoraj. Ogłosili mnie wczoraj, no. Cieszę się niezmiernie. Jeszcze nie mam rywala, ale jak dziś nie się dowiem. Nie mówimy do kamery. Nie, nie. Ja powiem prywatnie ci powiem, ale... Dobra, ci dalej, Denise. Trzymaj się. Kołczu. Arby! Wyjeżdżamy Adama na maksa. Najcięższe sparingi chyba, które on kiedykolwiek miał. Forma będzie życiowa. Reszta co potrzebne? Wyjść i zrobić swoją robotę i słuchać trenerów. Ale nie słucha na razie. A jest już. Tam drugi się. Dalej jest drugi. Powie to samo, nic więcej. Słuchajcie, jest taka ciekawostka WCA. Legenda WCA. Emeryt już niestety. Najmłodszy emeryt chyba szuka walki w całości. Codziennie tu jest, więcej niż ja nawet. Godzin w sensie. I tak ono, se siedzi i trenuje ludzi. Codziennie jakieś vlogi robisz ty, w sposób. No ktoś musi, jak ktoś jest na... Ktoś jak jest na emeryturze, ktoś sobie reklamę musi robić, nie? Jakieś treningi personalne, masz siano, nie wiesz gdzie go wyłożyć. A chcesz potrenować? Zapraszamy do Mansura! Nie jest tanie też. Przyjechałem na saunę Osir Żoliborz. Jak widzicie, koszula siedzi, ponieważ po saunie jedziemy od razu na KSW w Warszawie. Będzie ciekawie. Jestem tam też jako gość studia, więc ciekawe. Ciekawe jak to będzie. Sam jestem ciekaw. Zobaczymy. Ja nie wiem, co się dzieje w Warszawie, ale stałem tu chyba 15 minut w jednym tunelu tutaj na Jana Pawła. Tam
z dołu, żeby przejechać. Masakra. Ludzie chyba wyszli, fajna pogoda, ludzie wszyscy chyba wyszli z wsi, nawet przyjechali chyba na weekend. No, a my jedziemy. Za 15 minut jesteśmy na miejscu, więc widzimy się. Słuchajcie, już jesteśmy przed wejściem na KSW. Mistrzu, pokaż ten pas na kamerę. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Pum. Show me this pass. Już niedługo. Złoto. Kto wie, celujemy, ale czy będzie? Tak, ciekawostka, ja jak z Marianem zaczynałem, w jednym klubie trenowaliśmy. U Mirka. To ja jeszcze, tak, to ja jeszcze miałem 0 na koncie, a ty miałeś ile? Sam nie wiem, z 5-6 walk, może zawodowych. No, a zobaczcie, teraz mistrz, co się dzieje. Tak, i przyszły mistrz, inshallah. Problemem, nie chcą mnie puścić. Zaraz zadzwonimy. Wiktor, powodzenia, daj tam mocno siebie. Ciekawe, czy ja tam jestem. Ale nie ma chyba, bo Juras jest, czyli to są ci, którzy walczyli już tam. Albo mistrzowie może. Do góry, ej! Do góry, stawaj! Stawaj! Wiktor, musisz haka rzucić, i słuchaj Arbiego, na razie jest dobrze. O! Ręka, noga! Oszukaj go, dawaj, straszy się teraz! Nie stój, nie czekaj! Arby się włączył. Ja nie wiem, czy wy to słyszycie, ale Arby się włączył. Siemano. Jak się Arby włącza, to znaczy, że jest, że się mocno wkurzył. Lepiej go słuchać. Dawaj na niego, po co się cofasz? Straszy się, robisz swoje! 1-0 dla WCA. Gratuluję, Wiktor. Bardzo dobrze, debiut udany. Panowie, dajcie mi jedno przesełko. Proszę Państwa, trwa gala KSW 82, natomiast my dzisiaj obiecaliśmy Wam gwiazdy Federacji KSW, które wystąpią na PG Narodowym dokładnie 3 czerwca 2023 roku. To już za 3 tygodnie. Adam Zoldaje pierwszym gościem. Dobry wieczór. Adam, który mierzyć się będzie z Danielem Rutkowskim, ale wiem, że zawsze marzyło się o tym, żeby wystąpić na jednej karcie z Mamedem Khalidowym. Z Mamedem, który będzie miał 20 swój main event dla Federacji KSW. I to się wydarzy, to się zadzieje dokładnie 3 czerwca. Adam na tej samej karcie, na której main event się walczy na. Ja nawet nie wyobrażałem sobie, że będę na tej samej karcie walczył, co Mamed, a co dopiero koledzy, więc to naprawdę jest to. No jestem zadowolony. Jedyne czego jeszcze brakuje, to wygramy na chwilę. A teraz jest też mocna walka. Jak knockout będzie, to się nie dziwię. Chodźmy do zawodników, zobaczmy jak to zaplecze wygląda. A ile? Backstage ogólnie tak wygląda. Słabiutko. Drugie tempo dotarło. Myślę, że na narodowym będzie większe. Dla tych, którzy nie wiedzą jak te siatny są opisane, to tak. Który zawodnik jest w której siatny. Pójdziemy do tych kolegów z klubu, nie? Do Wiktora pogadamy, jak on się czuje po debiucie. Kijano potem walczy też. Gdzie ty ten Józef robisz? Co, jak tam po wygranej wtorej? Chociaż, ja myślę, że on mógłby tą walkę wcześniej skończyć. Ja też, on dwa razy go na łączowo złapał. Tak, ale... Ja im, między rundami, ja mu mówię, że jak ty uderzysz prawo na dół, on od razu schyla, dorzuć tego lewego, albo góra, dół, podwójną, przednią, tylną.
Ale on, nie wiem, nie może, wiesz, debiut, nie chciał się spieszać. Narzekał, że strasznie się narzekał, że straszne ślisko jest. Straszne się. On tak skacze na palcach cały czas. Nie, tam zawsze on w klatce u nas inny materiał jest. Tam jest jakiś materiał, bo ja też pierwszy raz, na pierwsze gala, wiesz, na przykład tam, gdzie zmienili to taki, wiesz, materiał zrobili w klatce, ja strasznie też śród wspominam, bo dla mnie też było takie ciężkie, nieprzyjemne. Jest tak, no, tak nastrojony, taki nastrój ma, że po prostu jeszcze nie był taki nastroju. Jeśli chodzi o Kijana, tak. Jeżeli chodzi o nastrój, to jedno, a dwa, że jest naprawdę życiowy form. Na pewno. No to walczymy nie z słabym, Gnitko. Jak na razie 3 nokauty ma porządku Państwa. W ogóle chyba wszystkie walki ma w pierwszej rundzie skończone nokautami. No to też rywal, też mocny. Ale życiowo. A my ciebie słyszeliśmy, jak ty krzyczałeś tam. Słuchaj mnie! I ja myślałem, że wiesz, kurde, dobry. Ty chciałeś nie tam mówić. Wszystko słyszę. Nie robię. Potem jeszcze to był taki delikatny mówię. Ja słyszę. Na przykład ślizga się, nie mogę frontu. Ale to chyba jest pierwszy raz walczył na tym meczu. Ja mówię, że zaraz jak frontu potem to się wrócę. Kiedyś to było, że w pokoju się rozgrzewali i maty rozgrzewkowe jakieś słabe były, a teraz lepsza wersja tych mat, można powiedzieć. Masz tu napisane, gdzie co byś. Ogólnie szkoda, że to jest ta studijna gala, bo jakby była większa, to bym miał co więcej pokazać. Jakbym nie walczył na narodowym, to mam dużo rzeczy pokazać. Na tamto niebieska mata, niebieski narożnik, tu czerwony. Ale ogólnie duszno tu jest, dlatego nasi poszli, żeby w pokoju robić, bo tam troszeczkę chłodniej było. Więc my też zwijamy, ale my nie zwijamy do szatni, tylko na dół złapiemy może Artura. Na Słambek, ja myślałem, że na Słambek będzie walczył z Mańkowskim na narodową ogłoszą, a to... Nie. Aso on już jest. Pożegnał się z tą dyscypliną, wiesz? No myślę, że dużo kibiców tęskni za Aso. A ty jak przygotowania? Słabo. Nie ma formy. Standardowo nie ma kondycji w ogóle. Walka będzie ustawiona? Standardowo. Jak walka będzie ustawiona, piszcie mi. Ja wam powiem, ja się spytam bez kamery co i jak. I powiem, gdzie stawiasz. Ty był ustawiony na walkę. Ja Jezu, nigdy nie były walki prawdziwe. My tylko ustawiony jesteśmy. To nie ma zawodowców. Jak moja walka będzie ustawiona, to mam nadzieję, że ja wygrywając ustawiona. To co, przegrałaś tak? Nie, chodzi mi o to na narodowym. Że ona będzie ustawiona tak, że ja wygrywam. No to musisz się dogadać, to jest taka indywidualna sprawa, wiesz. To Maciej tam siedzi, zaraz jak skończy oglądać, to z nim pogadamy. Tu jest sekret. Nie, my jesteś jak... urodzonym celebrytą. Moim zdaniem, więc na pewno celebrytą. To mi się podoba, celebrytą. Od razu na wejściu mówię, że wygrałem pierwszą walkę na kuponie. W Fortunie, także polecam. Zabiłeś naszego? Nie. Anita Bekus, że wygra na punkt. Kolejna gwiazda narodowego. Walczy o mistrzostwo. Z Pawlakiem. Jak się czujesz? Dobrze się czuję, ale jestem troszeczkę w jest 10 tutaj zawodników, którzy są pobierani na gladiatorów i jest jeden oponent, któremu stawiłem lanie. Moim zdaniem to ja tam powinienem być, a nie on. Także pół żartem, pół serio, trochę mnie wkurzy, ale to dzięki montażowi Paweł będzie miał bardziej przyjemne walce. Po pierwsze nie jestem gwiazdą, bo gwiazdy są na niebie, po pierwsze jestem jeszcze daleko, bo jeszcze długa droga przede mną, ale tam powinienem być. Nie, oczywiście żartuję, to jest tylko taka poprawa. Może nie wiem, swojego humoru, żartobliwy, wiadomo, oczywiście bardzo Pawła szanuję, żeby było jasność, ale wiadomo, że zapierdzielam na to ciężko, jestem weteranem, można powiedzieć, bo mam 34 lata, wychodziłem już z ciężkich sytuacji w karierze i to ja powinienem tam stać w kombinezonie, ale widocznie będę musiał jeszcze raz udowodnić, że ten kombinezon należy do mnie. Czemu siedzisz w okulara? Jest ciemno. Pod okiem zadrapanie, nie chcę mi się za bardzo tego pokazywać, to raz, a dwa, że są takie okularki, że zobacz. One prawie w ogóle nie przyciemniają ani nic. To są takie lancerskie bardziej, nie? Faktycznie. Arturo! Jeden z moich ulubionych zawodników. Aj tu. Kenny Wenny. Jak się czujesz? My ogólnie często się widzimy. Jak... Nie, do tego tylko w piątek. Jak to? Ja też to też byłeś. Nie, no to byłem przypadkowo, ale... A będziesz podziana na spalinę? Nie, jak nie? Ja byłem, bo... Co było? A, bo byłem mamę do zobaczyć. Bo wszyscy co mówią, wiesz, że ty odpala się. Nie ukrywasz.
że się podkładasz. Popuszczasz ręce, wchodzisz. Ja też tak lubię boksować, ale wiem już, jakie to jest ryzyko. I czy w tej walce, jakby Budzian poszedł na wymianę... Ja idę na wymianę od razu. Idziesz? Serio mówisz? W każdym razie, ja wiem, co tam mam zrobić, ale na pewno nie zamierzam się cofać tak mocno. Na dzień dzisiejszy, wiadomo, że jakiś tam plan jest. A to wszystko, że się weryfikuje sama klatka. Ogólnie mega się cieszę z wysłania, które mam. I tyle, no, że mam już raz nam już trochę czasu. Pokażę dla mnie wielkim wyróżnieniem za walczę na narodowym. I to też kolejne wyzwanie, które... Czemu nie? A, co by nie mówić, jesteś też legendą. Druga rzecz najważniejsza. Pamiętajcie, zapasy zapasami, ale ja też tu nie stoję. Ja też nie, nie siedzę i nic nie robię. Teraz mam wyleczone moje kolejne zapytanie. Mam wyleczone plecy i wiem, czym najbardziej kulałem. Więc ja mówię, mniej stójki jest w ogóle niż właśnie parteru. Mało osób o tym wie, ale dobrze, bardzo dobrze kopisz. Co tam? Kopać nie kopię, ale uczę się o tak. No bo w tej walce kopnięcia według mnie bardzo by się przydało. Jak obstawiasz moją walkę? Bardzo dobra walka, ogólnie uważam. Ciężka dla jednego i drugiego, bo jeden i drugi ma swoje atuty. Ja wam powiem szczerze, wszystkie te walki na narodowym naprawdę. Wszystkie. Są bardzo mocne. Są walki i nie ma takiego 100% faworyta. Ty jak obstawiasz moją walkę? No na pewno moim zdaniem byś miał ciężko. Wiem, że też masz taki fajny boks, że bardzo czujesz dystans, bardzo strzelasz tymi swoimi ciosami. Tak jak ty chyba, nie? No na pewno. Troszkę tak. Walka jest równa, nie chcę jakby tutaj nikogo faworyzować, bo obydwóch was bardzo szanuję. Ciężka na pewno walka i wyrównana. Wygra po prostu bardziej gościu zdeterminowany i tyle, nie? I celniejszy. Co sądzisz o mojej walce z Łódkiem? Jak się potoczy, kogo obstawia? A ty się bijesz z Łódkiem? No, nie wiedziałem. Pierwszy słyszę. Jakie to szanse masz? No właśnie, chciałbym się jakie o ciebie dowiedzieć. Jakie szanse masz? Czy jak myślisz? Jak myślisz? I no jak chcesz, możesz powiedzieć też, no jakie masz szanse. Ja myślę tak, jak ty myślisz. Dokładnie. A jakbyśmy to sprecyzowali? Powiedz, co ty myślisz. Ja się zgadzam całkowicie. No ja myślę, że to wszystko jest w rękach Boga. Dokładnie. Cundere, inshallah, ty wygrasz. Inshallah. Co potrzebujesz? Co ja od ciebie potrzebuję? Telefonu nie potrzebuję. Jak ktoś jest fanem, to odzywać się do mnie. Tanio sprzedam z podpisem pewnie jeszcze. Z podpisem? Jeszcze jakieś zdjęcia pewnie są. Wiesz, co wykasuję. Bardzo mocna walka teraz od ciebie. Skrzeczności nie zaprzeczę. Bardzo fajna walka. Ja nie spodziewałem się tej walki akurat. Spodziewałem się, że ty załączysz, ale nie tak. A myślałeś, że z kim? Myślałem, że bardziej wiesz, tak iż debiutant czy coś. A, że ktoś nowy za granicę. Ktoś nowy za granicę, ale bym chciał. Ale nie spodziewałem się, że tak. Więc co sądzisz o tej walce? Bo ja jako fan na przykład jestem podekscytowany. Też mi się wydaje, że to będzie zajebista walka. I naprawdę, ja nigdy tego jakoś o tym nie myślę. Tak chciałbym, żeby ta walka skończyła się przed czasem. Ale z twojej strony, rozumiem? Oczywiście. Słuchajcie, to by było na tyle. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali. Obserwujcie. Łapki tutaj gdzieś na górze, na dole macie, łapki do góry, subskrypcja i tak dalej, czyli wszystko co trzeba na YouTube. A na dzisiaj to koniec, dziękuję wszystkim i do zobaczenia na stadionie. Bing.